O zdobyciu Monte Cassino decydował duch i nieugięta wola żołnierza polskiego, który wiedział, że bije się z wrogiem, który wtedy trzymał ojczyznę w niewoli. Od stuleci zawsze była i będzie taka właśnie niepokonana moc żołnierza polskiego, walczącego przeciwko każdemu najeźdźcy. Jest tak zawsze, że jest kilka bitew w wojnie, które każdy naród zna i pamięta. A tutaj chwaliły się kontyngenty najlepszych wojsk, jakie były na świecie. Te wzgórza pełne są krwi przelanej za wolność.